Dzień dobry, najmilsi. Ja dzisiaj znowu o pisaniu rozprawek. Ale dlaczego? Dlatego, że rozmawiam obecnie z tymi, którzy są w pierwszej klasie liceum i okazuje się, że taką bardzo dużą popularnością podczas egzaminów ósmoklasisty cieszy się pisanie opowiadań. Oczywiście wychodzi Wam to znakomicie i nie twierdzę, że nie, ale zachęcam także do praktykowania pisania rozprawek, zwłaszcza tych, którzy uważają, że mają umysł analityczny. Rozprawka doskonale ćwiczy dyscyplinę umysłu. A ponadto umiejętności argumentowania przydają się w życiu codziennym, bo przecież argumentować możemy na różne tematy i spierać się, a argumenty nie muszą mieć charakteru emocjonalnego, mogą być rzeczowe, wyważone i logiczne. Ten temat jednak dzisiaj postanowiłam połączyć z lekturą, jaka jest często przez ósmoklasistów pomijana. Nie wiem, czy może dlatego, że jest za trudna w odbiorze, może dlatego, że język tej lektury jest zbyt trudny, ale tutaj polecam oczywiście wszystkie filmiki na naszym kanale tłumaczące tak naprawdę istotę pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I dzisiaj chciałam Was przekonać nie tylko do argumentowania za pomocą przykładów z tej lektury, ale także do tego, żebyście zdecydowali się na inne spojrzenie na pana Tadeusza i samą rozprawkę. Przypomnę tak na dobrą sprawę, na czym polega kwestia pisania rozprawki. Tematy zwykle sformułowane są w formie pytania bądź pytania o rozstrzygnięcie, ale nie zawsze. Specjalnie w tym celu zebrałam dla Was tutaj dzisiaj 3 tematy z ostatnich egzaminów ósmoklasisty, żeby udowodnić Wam, że można napisać argumentację w oparciu o treść pana Tadeusza i można ją napisać ciekawie oraz mądrze. Przypomnę jednak, że do zadanego tematu danej rozprawki należy postawić tezę. Teza może już wynikać z tematu, jak chociażby w temacie, który mówi o tym, że z przyjacielem łatwiej jest znosić jakieś trudności. Waszym zadaniem jest wówczas postawienie argumentu i podanie przykładu do tego argumentu. Dobrą praktyką będzie także pod koniec przykładu dodanie czegoś, co nazywamy wnioskiem cząstkowym, a co jednocześnie podsumuje ten przykład i wskaże jego przynależność do Waszej tezy. Ale zacznę od czegoś bardzo prostego. Ostatnio, żeby poćwiczyć argumentację, poprosiłam uczniów o taki trening, żeby przekonali, na papierze oczywiście, mnie, że dajmy na to, dlaczego nie warto używać telefonów komórkowych w szkole, dlaczego użycie telefonów komórkowych i smartfonów w szkole powinno być zakazane. Wyobraźcie sobie, że moi uczniowie bardzo mnie zaskoczyli, bo ich argumenty były wyjątkowo dobre, logiczne i rzeczowe. I gdybym była złośliwa, to mogłabym ich użyć podczas obrad rady pedagogicznej, żeby wpisać to do statutu. Ale muszę pamiętać o tym, że oczywiście jest to tylko ćwiczenie na lekcjach języka polskiego bądź retoryki, której kiedyś także uczyłam. Moi drodzy, no więc co można powiedzieć w argumencie? Argument może bowiem zawierać taką treść, iż telefony komórkowe, smartfony zabierają uczniom czas, który jest potrzebny na wysłuchanie lekcji czy też uczestniczenie w niej, przez co oczywiście bardzo tracą i później w trakcie, kiedy trzeba sobie tę wiedzę przypomnieć, dajmy na to na sprawdzianie, okazuje się, że muszą nadrabiać to samodzielnie bądź czegoś nie rozumieją. Jaki tutaj można podać przykład? No moi drodzy, przykładów chyba nie trzeba jakoś specjalnie szukać. Możecie nawet poszukać wśród swoich kolegów, koleżanek, a może sami. Niestety jesteście takim przykładem, w którym w trakcie tłumaczenia ważnego zadania z matematyki ktoś nie może oderwać się od jakiejś ulubionej gierki na smartfonie albo od przeglądania zdjęć z TikToka. Cóż, wyobraźmy sobie teraz znacznie poważniejszy temat. Na przykład przyjaźń jest o wiele lepsza niż miłość. To oczywiście teza na wyrost, ale wyobraźmy sobie, że musimy to zaargumentować z czymś, co jest związane z lekturą. Dajmy na to, niech będzie to mały książę. Moim argumentem będzie to, iż przyjaźń jest trwałą podwaliną bardzo wielu związków i miłość, która często opiera się na jakichś gwałtownych emocjach, namiętności czy przywiązaniu, wytrzyma trudniejsze chwile tylko wtedy, kiedy jej podstawą będzie przyjaźń. Przykładem niech będzie mały książę, który oczywiście kochał Różę, ale jej zachowania, jej sposób, w jaki się do niego odzywała i go traktowała,
były przyczyną ogromnego bólu, który odczuwał i no, udał się w podróż. Natomiast w tej podróży, już będąc na ziemi, zatęsknił za swoją różą, bo zrozumiał, że oprócz tego, iż oczywiście bardzo ją kocha, to łączy go z nią także pewna więź przyjaźni. A przecież przyjaźń oznacza życzliwość, bliskość i zrozumienie w każdych warunkach. A zatem, moi drodzy, przejdźmy do tematów z egzaminów ósmoklasistów i do tego, jak zamierzam to udowodnić za pomocą lektury, jaką jest Pan Tadeusz. Temat pierwszy, który chciałabym tutaj przedstawić, brzmi: z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. No i rzecz jasna, możecie tutaj zapytać, jaka przyjaźń w Panu Tadeuszu? Mamy bowiem takie sytuacje, zwróćcie uwagę, że są przyjaciele. Na przykład sędzia Soplica, który przyjaźni się z podkomorzym. Również mamy tutaj taką przyjaźń, jaką może nam na przykład pokazać taka wzajemna relacja sympatii, przyjaźni pomiędzy sąsiadami. Tak, moi drodzy, zważcie bowiem, że kiedy Moskale napadli na Sopliców i uwięzili nie tylko samych Sopliców, zostawiając w trudnej sytuacji, ale ich wcześniejszych najeźdźców, czyli hrabię Horeszko wraz z innymi, na przykład z mieszkańcami Zaścianka, to wtedy właśnie sąsiedzi sprowadzeni przez samego Jacka Soplicę, czyli księdza Robaka, pomogli pokonać tych żołnierzy moskiewskich. Oni się nawet nie wahali, nie mówili: ja nie będę brać udziału w tym konflikcie, to nie moja sprawa. To właśnie przyjaźń, wzajemna serdeczność i życzliwość sprawiły, że z tej opresji nasi bohaterowie zostali wybawieni. I tego właśnie argumentu chciałabym użyć. Tego przykładu, bardzo Was przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o argumentację, napisałabym tak. Przyjaźń faktycznie pomaga znosić o wiele lepiej trudne sytuacje, ponieważ bardzo często serdeczna relacja przyjaźni jest wybawieniem z opresji. Przykładem tego będzie zachowanie mieszkańców, którzy przebywali w okolicach Soplicowa w chwili najazdu Moskali na Sopliców, wtedy, kiedy jeszcze wcześniej najazd został dokonany przez hrabiego i Zaścianek Dobrzyńskich. Uwięzieni przez Moskali ludzie nie mieli za bardzo szansy na jakikolwiek ratunek. Również w trudnym położeniu znaleźli się sami Soplicowie, a jednak ksiądz Robak zdołał przekonać sąsiadów do tego, aby pomogli i oczywiście dostarczyli nie tylko potrzebną broń, ale i sami zaangażowali się w oswobodzenie swoich przyjaciół, bo sąsiedztwo to nie tylko wspólnota, bliskość zamieszkania, ale także serdeczne i zażyłe stosunki, które pomagają w bardzo wielu trudnych sytuacjach. Dzięki przyjaźni więc można osiągnąć znacznie więcej, nie mówiąc już o tym, że w trudnościach zawsze możemy liczyć na naszych przyjaciół. Piękne? No cóż, wymyślam na żywo, więc mam nadzieję, że się Wam podoba. Kolejny temat. To, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych. Bardzo ten temat polubiłam, bo jeżeli chodzi o rozprawkę, to mamy mnóstwo możliwości. Ale co znaczy, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Znaczy to, moi drodzy, że to, czy jesteśmy dobrymi czy złymi ludźmi, to kwestia decyzji, które na co dzień podejmujemy. Czy wybierzemy coś, co jest złe czy dobre? Czy zdecydujemy się na to, że będziemy bierni w obliczu wydarzeń, czy też weźmiemy w nich aktywny udział? Doskonałym przykładem będzie tutaj Jacek Soplica, czyli ksiądz Robak. Zobaczcie, że Jacek Soplica w młodości w wyniku rozpaczy i po utraconej miłości dokonał morderstwa. Zabił stolnika Horeszkę, ale jednak zrozumiał swój błąd i przez następne dwie dekady swojego życia starał się go odpokutować. Był w klasztorze, walczył u boku Napoleona, wreszcie podjął się roli emisariusza na Litwie i również był w to wszystko bardzo mocno zaangażowany. A zatem, moi drodzy, jak taka postać może nam pomóc argumentować? Przyjmijmy, że naszym argumentem będzie taki argument. Człowiek może decydować o tym, czy wybiera dobro, czy też zło. Nawet jeśli zdarzy mu się popełnić fatalny w swoich skutkach błąd, zawsze może go odpokutować i przyczynić się do większego dobra. To, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych. Świetnie to udowodnia postać Jacka Soplicy, czyli księdza Robaka, który po tym, jak w młodości dokonał straszliwego zabójstwa, przez, tak jak mówiłam, kolejne dwie dekady swojego życia stara się naprawić zło wyrządzone innym.
Działa więc najpierw jako mnich, żołnierz, a wreszcie emisariusz na Litwie. Jego główną troską jest troska nie tylko o syna i jego przyszłość, ale także o wolną ojczyznę i temu poświęca się całkowicie. A zatem, moi drodzy, chociaż nie można wymazać odpowiedzialności za popełniony wcześniej straszliwy czyn, bo konsekwencje już się pojawiły, to jednak można resztę życia poświęcić temu, żeby wynagrodzić zło wyrządzone wcześniej i stać się zupełnie innym człowiekiem. No i wreszcie, kochani, trzeci temat. W trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. Też mi się ten temat bardzo podobał, ale czy pomyśleliście o Panu Tadeuszu jako lekturze, z której można czerpać przykład? Oczywiście wspomniany przeze mnie Jacek Soplica jest tutaj kolejnym sztandarowym bohaterem, którego przykład możemy zastosować, bo przemiana Jacka Soplicy jest zresztą jedną z tych najważniejszych przemian w polskiej literaturze. Dobitnie zresztą pokazującą, że nigdy nie można nikogo skreślać, bo to, że człowiek raz dopuścił się zła, nie znaczy, że będzie w to zło brnął całe życie. To od niego zależy decyzja. Niemniej jednak ta trudna sytuacja, w której się znaleźli Soplicowie, dotyczy też właśnie samego najazdu. Pamiętajcie, że w celu odzyskania zamku hrabia Choreszko najeżdża Sopliców wspólnie z Zaściankiem Dobrzyńskich, no i oczywiście pod namową Gerwazego. Niemniej jednak szybko reaguje na to stacjonujący w pobliżu regiment carski, przyjeżdżają Moskale, zakuwają tych najeźdźców, można powiedzieć okupują to miejsce, w trudnej sytuacji znajdują się także sami Soplicowie, bo to zabory i tym żołnierzom moskiewskim nie można się jakoś buntować, trzeba się podporządkować, bo inaczej grozi za to straszliwa kara. I zobaczcie, jak w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. Po pierwsze, Tadeusz, o którym może nie do końca mieliśmy dobre zdanie na samym początku, czyli ten młody dwudziestolatek, staje w obronie Talimeny, narażając się właśnie Płutowi bardzo mocno. Po drugie, w momencie, kiedy następuje ta bitwa z Moskalami i mieszkańcy Soplicowa muszą uciekać, bo grozi im za to właśnie kara, to dowiadujemy się, że bez większego wahania również w gronie tych uciekinierów pojawia się hrabia. I chociaż mieliśmy go być może za takiego gogusia, wymuskanego pięknisia, lekko ducha, to co się okazuje pod koniec samej lektury? Że nasz hrabia wraca już na wiosnę jako, powiedziałabym, pełną gębą żołnierz. Doświadczony, bardzo wojskowo, zupełnie inny, odmieniony człowiek, o którym byśmy nie powiedzieli tego samego, co na początku lektury. A więc człowiek poznaje siebie dopiero w takiej właśnie trudnej, ryzykownej sytuacji. Okazuje się, że nasz hrabia to znacznie więcej niż tylko ten bawiący się zachodnią modą, rozmarzony w powieściach romansowych artysta. To ktoś, kto rzeczywiście w chwili trudnej jest w stanie podołać i, jak widać, doświadczyć także i wojny, i pokazać swoje męstwo, siłę, odwagę i patriotyzm. A zatem, moi drodzy, nie wahajcie się. Jeżeli Pan Tadeusz sprawia problemy, tak jak mówiłam na początku, zachęcam do przejrzenia filmów na naszym kanale, do odwiedzenia strony internetowej wiedzazwami.com.pl, na której znajdują się dodatkowe materiały temu poświęcone. I rzecz jasna zrozumiecie, że ta lektura, która być może budzi niechęć w pewnych uczniach, ma Wam bardzo wiele do zaoferowania. Poza samym geniuszem literackim Mickiewicza jest tam mnóstwo motywów, postaci i także wątki, które mogą Wam pomóc w napisaniu bardzo dobrej rozprawki i nie musicie już wysilać wyobraźni na to, żeby ewentualnie tworzyć jakieś szczególnie ciekawe opowiadanie. Rozprawkę polecam. Tym bardziej, że w szkole średniej, do której z pewnością większość z Was będzie aspirowała, czyli liceum, ale nie tylko, trzeba umieć pisać wypowiedź argumentacyjną. A opowiadania, no cóż, tego raczej już pisać nie będziecie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, zobaczenia w następnym tygodniu.